Dzisiaj tłusty czwartek, więc jem sobie pączka. To tak przypomnienie dla tych, którzy nie pamiętali, że trzeba szybko biec do sklepu jeszcze i kupić pączki. Ale dzisiaj nie tak bardzo o tłustym życiu, ale o skromnym życiu. Ale najpierw zadam to pytanie. Ile zarabiał w Ameryce Tadeusz Kościuszko w czasie wojny, w czasie 7 lat wojny? No, można powiedzieć, że dużo, ale ile z tego przejadł, jak dużo skorzystał, no to już inna sprawa. Można powiedzieć tak, przez 7 lat wojny w Ameryce nie pobrał praktycznie ani razu żoldu. Dopiero po 7 latach, po zakończeniu wojny, kiedy został generałem brygadierem, w końcu wypłacono mu żołd, ale w papierach wartościowych, które właściwie zostały zdeponowane w banku i mógł tylko zabrać ze sobą odsetki co roku praktycznie, które zostały mu wypłacane, a i tak był z tym problem w Europie. Do tego jeszcze dostał no, sporo ziemi, na której nie mieszkał, ponieważ wyprowadził się ze Stanów Zjednoczonych po wojnie. No i tak praktycznie to wszystko, co miał Kościuszko, rozdawał innym. Zacznijmy od początku. W czasie wojny, kiedy nie brał żołdu, po prostu jadł z kotła z innymi żołnierzami, ubrany był w mundur, który mu przydzielono, a i tak jeszcze ze swojego przydziału jedzenia dokarmiał jeńców wojennych, Brytyjczyków, którzy byli głodzeni z powodu biedy, jaka była w armii amerykańskiej. No i opatrywał ich też swoimi bandażami, dawał im swój tytoń, którego zresztą nie palił, i mówił Amerykanom: szanujcie ich, bo będziecie jeszcze braćmi po tej wojnie. No i oczywiście miał rację. Zupełnie inaczej żyli francuscy pułkownicy, którzy na przykład taki inżynier Duporté, który zanim wbił łopatę w ziemię, a właściwie kazał ją wbić, bo był od fortyfikacji, to już upominał się o podwyżkę żołdu i już upominał się o awanse. Kościuszko do końca nie upomniał się o awans. Dopiero po wojnie otrzymał go razem z innymi pułkownikami. No i jeszcze ważne. To, co już wspomniałem kiedyś, Kościuszko, kiedy wyjechał ze Stanów Zjednoczonych i zostawił tam duży fundusz, którego nie mógł zużyć i nie zużył, to przeznaczył go jako no, pewną fundację dla murzyńskich dzieci, które kazał edukować, aby z tych pieniędzy można było uczyć, edukować dzieci murzyńskich czarnoskórych niewolników, co też zresztą nie zostało dobrze rozdysponowane według jego woli. Tak więc, ile zarabiał Kościuszko? No ile? Może napiszecie, może znacie tą liczbę. Ona jest opisana w różnych historycznych kronikach. Zarabiał dużo, ale prawie nic z tego nie skorzystał. Żył dla służby publicznej, żył dla bliźniego. Dziękuję Wam. Życzę smacznego pączka i do zobaczenia jutro około godziny 16 na naszej następnej relacji z pisania powieści przygodowej o Tadeuszu Kościuszce.